Witam, zapraszam na prezentację zabezpieczenia rowerowego Hiplock z Z-Lock Combo, które występuje w dwóch odmianach. Tak jak moje, zamykane na trzycyfrowy kod oraz tańsze na specjalny kluczyk. Z-Lock to w zasadzie opaska zaciskowa jak zwykły zip, tylko z metalowym rdzeniem. Waży jedynie 69 gram, ma 11 mm szerokości i 43 cm długości, dzięki czemu da się nim spiąć dwa rowery. Jeśli to dla Ciebie dalej za mało i potrzebujesz czegoś dłuższego, to Hiplocki można ze sobą łączyć. Dzięki ich elastyczności i małym rozmiarom zmieszczą się w kieszeni, można zaczepić je na prętach siodełka albo obwiązać nimi ramę, tak żeby mieć je zawsze ze sobą. Indywidualny kod da się ustawić w każdej chwili i zajmuje to tylko parę sekund. Wystarczy wcisnąć mały boczny przycisk przy zamku za pomocą długopisu, kiedy zabezpieczenie jest otwarte. Wybrać własną kombinację i przesunąć suwak. A jak wygląda wytrzymałość Hiplocka i jego odporność na ataki siłowe? Tutaj nie ma co oczekiwać cudów i ja tego sprawdzać też nie będę, ale takie filmiki znajdziecie w sieci. Moim zdaniem w przypadku zabezpieczeń rowerowych waga jest bardzo często adekwatną wartością do ich odporności na uszkodzenia. Takiego Hiplocka polecam tylko, podkreślam tylko, jeśli chcesz zostawić rower dosłownie na chwilę, na przykład żeby kupić jakiś napój w sklepie. Jeśli potrzebujesz czegoś porządniejszego i jeszcze w miarę lekkiego, to sprawdź Abusa 6055 Mini, o którym film jest na moim kanale. Link znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. A już niebawem porównanie wszystkich składanych modeli Abusa. Gdybym miał wybierać, to najbezpieczniejszą opcją jest zestaw Hiplock i Abus lub parę Hiplocków. Im więcej blokad założysz na rower, tym dłużej złodziej będzie musiał z nimi walczyć, ryzykując złapanie. Pamiętaj też, że Hiplocka możesz używać do zabezpieczenia walizek, nart, kasku, deski, plecaka i roweru, kiedy będziesz przewozić go na bagażniku samochodowym. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!